Radio Szczecin na wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa w czwartek 18 maja i zapraszam na specjalne wydanie Radia Szczecin na wieczór. Dziś w ramach naszego cyklu Kolokwia otoniańskie, realizowanego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, porozmawiamy o roli, jaką we współczesnym świecie odgrywa polityka społeczna. Ja się nazywam Piotr Kobalczyk, a przed nami debata pod tytułem Rozdawnictwo, standard czy odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne, polityki społeczno-gospodarcze w dobie lokalnych i globalnych zmian procesów społecznych. To jest Radio Szczecin. Radio Szczecin. W dyskusjach o politykach społecznych z reguły ich głównym współczesnym punktem odniesienia jest cel, jakim jest stan dobrobytu jak największej części obywateli. W tym kontekście pojawia się pojęcie państwa dobrobytu, tak zwanego welfare state, albo inaczej państwa opiekuńczego. Klasycznie definiuje się na dwa sposoby. Pierwszy w ramach koncepcji państwa jako z zasady czynnika odpowiedzialnego za zapewnienie wszystkim obywatelom opieki zdrowotnej, społecznej, edukacji, ochrony praw pracowniczych, zapewnienia dachu nad głową, opieki na starość, nad dziećmi czy środków do życia. No i drugi, oparty na aspekcie ekonomicznym, w którym państwo, ingerując w rynek i gospodarkę, zapobiega negatywnym zjawiskom społecznym i gospodarczym typu bezrobocie, ubóstwo, brak dostępu do dóbr czy usług, ale dobrobyt uwarunkowany jest tu osiągnięciem wydolnego poziomu rozwoju gospodarczego. Dwie koncepcje, ale katalog narzędzi podobny. Od ochrony rynku pracy, po rozbudowane systemy ubezpieczeń społecznych, od programów przeciwdziałających wykluczeniom, po systemy ochrony zdrowia i rozwój edukacji. W końcu od zasiłków, po rozbudowane systemy wsparcia określonych grup społecznych, na przykład rodzin, seniorów, niepełnosprawnych, kobiet, rodzin, czy wspomnianych dzieci. Tymczasem przedwyborczy spór w Polsce o skalę i kierunki zaangażowania państwa w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej to dobra okazja, żeby rozmawiać nie tylko o 800+, ale w ogóle o roli programów wspierania przez państwo swoich obywateli. Stąd pytania, czym we współczesnych rozwiniętych państwach jest polityka społeczna, według jakich modeli się ją współcześnie kształtuje i dlaczego, w jakim miejscu my jesteśmy i jaki model polityki społecznej realizujemy. I czy tak zwany socjal to tylko koszt, czy jednak inwestycja. A z nami goście. Pan doktor habilitowany Zbysław Dobrowolski, prakseolog, ekonomista, specjalizujący się w naukach o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich zebranych, witam radiosłuchaczy. Pan doktor habilitowany Jarosław Korpysa, ekonomista, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. I pan doktor habilitowany Maciej Dżonek, politolog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Panowie, jak już wspomniałem, jeśli celem polityki społecznej jest dobrobyt względnie najszerszej grupy obywateli, to która z koncepcji jest panom bliższa? Ta, w której państwo jest taką mocą sprawczą i jego polityka jest jedną z takich właśnie społeczna istotnych dźwigni rozwoju, czy ta, w której politykę społeczną warunkuje zasada, najpierw trzeba zarobić, osiągnąć jakiś pułap dobrobytu, rozwoju państwa, zamożności, no a dopiero potem pomyślimy o redystrybucji. Co panowie na to? Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, no zacznijmy od tego, ekonomiści, specjaliści od zarządzania, w szczególności prawnicy, zawsze wychodzą od przepisów prawnych. My w Konstytucji mamy społeczną gospodarkę rynkową wpisaną. W związku z tym to już determinuje pewien kierunek myślenia o tym, w jakim kierunku mamy rozwijać politykę społeczną. Ja tylko przypomnę, bo pewnie będziemy dzisiaj o tym mówić, że kiedyś dominował taki paradygmat w teorii finansów, który się nazywał ortodoksyjny fiskalizm, a który zakładał, że można wydać tylko tyle, ile mamy w budżecie. No i oczywiście on już przeszedł do lamusa. Mamy na całym świecie modele, w którym są niezrównoważone budżety. Jeśli to służy rozwojowi gospodarczemu, to znaczy tak zwany budżet dynamiczny Hansena czy innych twórców.
I jeżeli chodzi o pana redaktora tutaj odpowiedź na pytanie wprost, to powiem, że dla mnie osobiście ta polityka społeczna, ja ją rozpatruję jako pewną taką dźwignię, powiedziałbym, o charakterze inwestycyjnym. To jest jednak, proszę pamiętać, wprowadzenie, po pierwsze, danie szansy wszystkim, po drugie, wspomożenie tych, którzy są słabsi w danym momencie, ale to wcale nie znaczy, że są gorsi. No i po trzecie, te pieniądze, powiedzmy sobie, z ekonomicznego punktu widzenia, częściowo wracają do budżetu. I wyprzedzę też, oddając głos kolegom, że ten program tak zwany 500+, czyli program tak naprawdę teraz 800+, to jest program, który występuje również w innych krajach. Mamy tutaj na przykład Austria, to jest kwota 114 euro, Francja 171 euro na dziecko, prawda? Niemcy, no to tutaj jest 250 euro od 1 stycznia 2023, Szwedzi 111 euro. Ja sobie dzisiaj bardzo szybko policzyłem kurs euro w stosunku do złotówki. Wychodzi... 111 euro. Tak, i wychodzi na to, że jeżeli policzymy, jak wygląda kwestia w Polsce w stosunku do innych krajów, no to mamy tak, że u nas jest 800, będzie 800 zł na jedno dziecko. We Francji to jest nieco ponad 700 zł, 772, Szwecja 504, Austria 500, więc no oczywiście tutaj Niemcy troszeczkę więcej, więc to ja chciałbym odkłamać, że to czasami w debacie publicznej mówi się o tym, że to jest jakaś specyfika polska. Nie, to jest nowy sposób, a może nowy, stary sposób na wspomożenie właśnie grup, które posiadają dzieci. I kończąc, powiem tylko, że my jeszcze musimy spojrzeć na parytet siły nabywczej, czyli to 111 euro w Austrii będzie czymś innym w cenach, w koszyku, niż te 800 zł w Polsce. Czyli gdybyśmy w takiej kategorii spojrzeli, to te 800 zł w Polsce znaczy znacznie więcej dla rodziny niż to 111 euro w Austrii. Ja myślę, że zaplanowałem takie porównanie jeszcze w drugiej części naszego spotkania, ale wydaje mi się, że to, że pan profesor od razu przeszedł do konkretu, czyli sięgnął po fundamentalny element polskiej polityki społecznej, czyli program 500+, dzisiaj 800+, to dobry pomysł, bo ten gorący spór polityczny daje nam taką szansę właśnie, żeby w dobrym timingu rozmawiać w ogóle szerzej o polityce społecznej. No i ten spór polega na tym, że jedni mówią, że to jest inwestycja, że to ma szerszy wymiar, drudzy mówią, że to jest rozdawnictwo i że nas na to nie stać. W domyśle, jak dogonimy Zachód, no to wtedy pomyślimy. Pan profesor Jarosław Korpysa. Ja myślę, że to dopiero jest prolog zapowiedzi, bo z jednej strony mamy tak naprawdę od niedzieli zapowiedzi partii rządzącej. No i zobaczymy, co opozycja. Myślę, że na etapie wyborczym to są pierwsze propozycje. Wiemy, że kolejne będą w czerwcu, później w sierpniu. No i obojętnie, kto wygra, to będzie, uważam, miał nowy rząd niełatwo, bo wiemy, że obietnic się dotrzymuje, ale też również realizuje programy. Natomiast odnosząc się do pytania, która... Państwo czy rynek, tak? Tak, która jest lepsza? No ja wychodzę z założenia, to już takiego modelu Armaka Müllera, to już jest od dawna znany, równoważenia sfery gospodarczej i sfery społecznej. I to jest dość duży problem, dlatego że i tak, żeby państwo mogło mieć pieniądze na zapewnienie podstawowych społecznych aspektów bezpieczeństwa życia, no to potrzebuje tej sfery społecznej. No trzeba powiedzieć, że te programy, które są finansowane, które będą finansowane w Polsce, to są finansowane przez nas. Przez nas nikt nie daje nam pieniędzy, jakkolwiek byśmy powiedzieli rozdawnictwo, ale to są pieniądze z naszych podatków, z podatków, które płacą też przedsiębiorcy, cudzoziemcy i tak dalej, i tak dalej. Wszelkiego rodzaju. Nie tylko mówię o picie i o cicie, bo trzeba pamiętać, że największym takim
czynnikiem sprawczym, który dzisiaj mamy ponad 600 miliardów złotych, to jest budżet państwa. Oczywiście deficyt budżetowy mamy, no ale ten budżet państwa on tam wzrósł, bo jeszcze kilka lat temu mieliśmy około 400 miliardów. Niemniej jednak po stronie przychodowej to 2/3 to są podatki tak naprawdę te pośrednie VAT i akcyza, więc które każdy z nas, niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajduje, czy pracuje, czy nie, ale idąc do sklepu płacimy. Dlatego też to nie jest, to, znaczy uważam, że bardzo interesujące pytanie, ale na to pytanie można zawsze odpowiedzieć, to zależy. To zależy, z której strony patrzymy. Niemniej jednak wydaje się, że zadłużanie państwa w celu spełnienia swojego obowiązku, czyli zapewnienie tego bezpieczeństwa społecznego, to nie jest dobra droga. Z drugiej strony, dążenie do nierówności społecznych i skoncentrowanie się na aspekcie gospodarczym, że dopiero to tak jak społeczna odpowiedzialność biznesu, biznes będzie społecznie odpowiedzialny i będzie filantropijny, jak zarobi. Do momentu, kiedy nie zarobi, to ja w ogóle nie muszę dbać o pracowników, nie muszę dbać o klientów, po prostu, bo mój jest zysk. Czyli z drugiej strony, jeśli państwo by tak patrzyło, to też jest droga donikąd, bo jest to droga, która prowadzi do bardzo dużego rozwarstwienia społecznego. Panie profesorze, ale wejdę słowo, ale czy w ogóle jest w gronie państw rozwiniętych, demokratycznych, takie, które nie realizuje jakiegoś modelu polityki społecznej, również takie, które uwzględnia świadczenia, które też są finansowane z podatków? No oczywiście możemy patrzeć na mniej czy na bardziej przykłady, ale nawet jeśli popatrzymy na tą Azję, jeśli popatrzymy na Chiny, jeśli popatrzymy na Koreę Północną, to i tak tam znajdujemy taką minimalną namiastkę właśnie świadczenia tych świadczeń społecznych. Mimo tego, że chociażby w Chinach nie ma emerytury i to utrzymanie członka rodziny, który już jest w wieku, że tak powiem, emerytalnym, choć trudno określić, co to jest wiek emerytalny, spoczywa na najstarszym dziecku, to i tak są wszelkiego rodzaju chociażby takie para świadczenia, jak świadczenie tej podstawowej opieki społecznej czy zdrowotnej. Nawet z drugiej strony, jeśli popatrzymy w Ameryce, no tam jak chorujesz, ale nie masz ubezpieczenia, to praktycznie to się równa śmierć. Niemniej jednak i tak jest te podstawowe świadczenie, a więc oczywiście później dostaje się ogromny rachunek i trzeba zapłacić za niego, no ale jest udzielana ta pomoc. Dzisiaj ja nie znajduję, przynajmniej być może tutaj moi koledzy, panowie profesorowie znajdą taki przykład państwa, które nie zabezpiecza w stopniu minimum tego zabezpieczenia społecznego. Przyznam szczerze, że ja takiego państwa też nie przypominam, ale tutaj tak konkludując powiem tylko to, co pan profesor mówił przed chwilą. Oczywiście po stronie wydatkowej my musimy mieć po stronie dochodowej, bo taka konkluzja się rysuje. To tak jak w biznesie, tak jak w przedsiębiorstwie, czyli mamy wydatki, ale my musimy, i pewnie o tym będziemy mówili, znaleźć źródła przychodów, tak, żeby sfinansować to w sposób racjonalny, to co mamy po stronie wydatkowej. Bo ja mam wrażenie, że dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o tym, jaka wartość jest nadrzędna w tych często niezbalansowanych obszarach. Pan profesor Maciej Dżonek, państwo czy rynek? Ja bym powiedział tak, trzeba podchodzić, znaczy każde państwo musi powinno podchodzić pragmatycznie do zarządzania sferą publiczną i tak prowadzić politykę publiczną, a zatem i politykę społeczną, która jest częścią polityki publicznej, a żeby z jednej strony tych pieniędzy wystarczało, a z drugiej strony, żeby nie prowadzić, tak jak pan profesor Jarosław Korpysa mówił, do jakichś głębokich podziałów społecznych. Więc nie można płacić, jeśli się nie ma pieniędzy wypracowanych. Te pieniądze przecież nie rosną na drzewach. One są wypracowane przecież przez obywateli każdego państwa. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że trzeba to robić zawsze roztropnie.
Tutaj pan profesor w pierwszym swoim wejściu mówił o kwestiach tego, nazwijmy, przysłowiowego 500 plus w innych krajach. Ale też zwróćmy uwagę jeszcze na jeden aspekt tego, bo to nie tylko chodzi o to, że w przeliczeniu na złote polskie w wielu krajach ta nominalna wartość tej pomocy jest niższa, ale proszę pamiętać, że w tych krajach zarabia się znacznie więcej niż w Polsce, a zatem ten dodatek jest jeszcze mniejszy niż w Polsce, tak? No bo wartość jego jest jeszcze w stosunku do zarobków rodziców jest znacząco mniejsza. I po trzecie, co o czym też powinniśmy pamiętać, Polska jest krajem postsocjalistycznym, a zatem krajem, który bardzo mocno musi nadganiać te stracone lata w czasach epoki komunistycznej. A zatem jakiekolwiek świadczenia społeczne kosztują u nas więcej, ale z drugiej strony są bardziej potrzebne. Natomiast też myślę, że państwo powinno spoglądać, znaczy patrzeć na to też, bo nawet jeśli są takie krytyczne uwagi, wręcz czasami no takie nie na miejscu, jak ostatnio pewien polityk wypowiadał się, to jednak też myślę, że trzeba się wsłuchiwać, jaki jest rezonans społeczny udzielania tej pomocy przez państwo. I myślę sobie, że jeśli pieniądze przeznaczane na dzieci są rzeczywiście potem przez rodziców, którzy otrzymują te pieniądze, te środki, to wsparcie, rzeczywiście przeznaczane na rozwój ich dzieci, to jakkolwiek byśmy nie patrzyli, to są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze przez państwo w młodych obywateli. Ale jeśli rodzice nie przeznaczają tych pieniędzy na dzieci, tylko na przykład zmieniają samochody. Czy, żartuję sobie oczywiście, ale tego typu sytuacje są, panie profesorze, już badania teoretycznie są możliwe, bo jak wiemy, rozmawiam, rozmawiam to niewłaściwe, czy nie ukierunkowane zgodnie z intencją środki, to jest jakiś tam 2-3% margines. Tak, bo jak się rozmawia z osobami, które się pomocą społeczną zajmują, no to podają przykłady, no nie powiem, że marnotrawienia tych pieniędzy, ale zapewne przeznaczania ich na cel, który nie do końca jest związany, mówiąc bardzo delikatnie, z rozwojem potomstwa, które takie czy inne rodziny posiadają. Więc myślę, że państwo powinno być zainteresowane również tym, ażeby ta pomoc, która idzie na młodych obywateli, przyszłych, dorosłych obywateli, była dobrze spożytkowana, żeby to pomagało w rozwoju, w uczynieniu się lepszymi obywatelami tego państwa. O pożytkach, jakie idą, czy mogą iść, albo powinny iść w ślad za tymi programami, jeszcze porozmawiamy, bo jakby wsparcie dzieci to jest ten główny wątek, ale pewnie tam aspektów jest jeszcze kilka, to jeszcze o tym porozmawiamy. Ja panu chciałbym namówić teraz na to, żebyśmy sobie popatrzyli na te, być może w największym stopniu przez pryzmat 800+, ale to nam pokaże też pewien kurs polskiej polityki społecznej. Pod kątem tego argumentu, że nas nie stać i że to jest rozrzutność, i za chwilkę pod kątem pożytków, bo ta dyskusja trwa. No i właśnie ten argument, że nas nie stać, on brzmi, ja bym zaryzykował, że on brzmi pozornie przekonująco, ale jak się popatrzy właśnie na te modele polityk społecznych, które wciąż są jakimś tam punktem odniesienia do tej niemieckiej, która właściwie, warto przypomnieć, to ona była kształtowana konsekwentnie od czasów Bismarcka, prawda? Czy tym bardziej skandynawskiej, no to już nie bardzo to przekonuje, bo na przykład Szwedzi, to jest bardzo ciekawe, oni budowali swój dobrobyt w dużej mierze właśnie w oparciu o politykę społeczną, według zasady takiej, że no, czy założenia, że jak będziemy biedni, wykluczeni, no to raczej nie będziemy ani produktywni, ani kreatywni i nie będziemy napędzać rozwoju gospodarczego. A swoje 500+, o których pan profesor Dobrowolski wspomniał, oni, jeżeli się nie mylę, konsumują od praktycznie lat 50. ubiegłego wieku, więc jak to jest z tym, nie opłaca się? To znaczy, tutaj powinniśmy rozpocząć nasze rozważania od takiej kwestii.
jeszcze raz, czy my traktujemy to rzeczywiście jako wydatek, czy jako inwestycję w społeczeństwo? Jeśli traktujemy to jako inwestycję, to zmienia się w ogóle nasz punkt widzenia. Tu właściwie wszyscy żeśmy na ten temat powiedzieli. Natomiast jeżeli będziemy traktować, czyli tu brakuje mi trochę takiej debaty publicznej właśnie w tym zakresie, jeżeli będziemy traktować to jako wydatek, no to zawsze znajdą się osoby, które są nieprzekonane, ponieważ będą twierdziły właśnie, że no, nie stać nas na to, to jest bez sensu, to jest rozrzutność. Ja uważam, że chociaż na początku, muszę przyznać się szczerze, że na początku myślałem, że to jest kompletnie bezsensowny program. Z czasem, kiedy zacząłem analizować jeszcze ten pierwszy 500+, zacząłem dochodzić do wniosku, że jest to rzeczywiście inwestycja. Bo to jest wyrównywanie szans. Ja się zgadzam tutaj z moim przedmówcą, panem profesorem, że trzeba by było się zastanowić nad pewnymi mechanizmami, oczywiście zgodnymi z prawem, rzecz jasna, na temat tego, jak ukierunkować te wydatki. Odnoszę wrażenie, że tu będzie bardzo trudno, bo one mają charakter, tak nazwijmy to w cudzysłowie, subwencji, więc trudno będzie, to nie jest dotacja celowa, więc trudno będzie tutaj gdzieś kogoś zmuszać do tego, żeby... Tak, ale to kwestia, panie profesorze, też ze strony państwa wytworzenia takiego przeświadczenia kulturowego wręcz u rodziców, że to nie wypada wręcz za te pieniądze chodzić sobie z żoną do restauracji. Ale pojawiają się, panie profesorze, też argumenty takie i chyba się można też w dużej części z tym zgodzić, że gdyby traktować te środki, że one są kierowane na wsparcie rodziny, oczywiście poprzez głównie dzieci, to tam się pojawia też taki kontekst, taki godnościowy i tutaj no, pierwszy efekt, o tym pewnie panowie wspomnicie, o którym się najczęściej mówi, no to jest efekt wyciągnięcia sporej części Polaków po prostu z głębokiej biedy. Więc w takim sensie, oczywiście no nie po to, żeby sobie zmienić samochód, ale w jakimś sensie setki tysięcy rodzin no znalazło się w innym punkcie hierarchii społecznej. To chyba jest też bardzo istotne. Tak, z punktu widzenia poczucia godnościowego na pewno, z punktu widzenia takiego, że jest jakieś światełko w tunelu, którego kiedyś ci ludzie nie dostrzegali, ale tak myślę, że pewnie dojdziemy do takiej dyskusji w Polsce właśnie na temat, czy dawać do ręki pieniądze, przelewać na konto, czy też raczej wspomagać konkretne obszary edukacji, czy konkretne obszary na przykład no, żywności. Bo są takie programy, ja mam tutaj na myśli na przykład taki program, który w Stanach Zjednoczonych, przyznam szczerze, nawet kiedyś sam badałem ten program, Food Stamp, program pomocy amerykański dla osób o niższych dochodach w postaci właśnie wspomagania żywnościowego, czy taki program dla dzieci, niemowląt i kobiet tuż po urodzeniu dzieci, wspomagania ich w żywność plus pieluchy. Więc tu jakby to są pewne szczegóły dotyczące co do rozwiązania, ale chyba tak jak wszyscy jesteśmy tutaj, ja przynajmniej takie mam wrażenie, nie ma między nami różnicy co do spojrzenia na to, że ten program jest programem, który należy traktować jako inwestycje społeczne. Na pewno tak, bo jeśli popatrzymy na to, że opozycja mówi, że tego programu nie zlikwiduje. Oczywiście możemy tutaj się spierać, czy mówi dlatego, żeby wygrać wybory, czy dlatego, żeby kontynuować coś dobrego. Ale jeśli mówią, że tego nie zlikwidują... Ja się nawet nie będę spierał, bo oni na jednym oddechu, że tak powiem, mówią, że trzeba zrewaloryzować, a drugim, że to w ogóle bez sensu i rozrzutność. Więc wszyscy, ja wątpliwości nie mam. Ale mam takie wrażenie, że w większości partie, które są w Sejmie albo które się dostaną do Sejmu, to mówią jednym głosem w sprawie świadczenia chociażby 500+, nie mówię teraz 800, ale że ono będzie. Natomiast jeśli popatrzymy na liczby,
to chociażby OECD. No, trudno tutaj mówić, żeby liczby OECD były jakieś niesprawiedliwe albo nie odzwierciedlały prawdy. I tam jest jeden z takich raportów, przedstawia procent wydatków na świadczenia społeczne, czy wydatków na świadczenia społeczne, wszystkie. Mówię w tym również renty, emerytury, wszelkie zasiłki w stosunku do PKB. I otóż, szanowni państwo, w roku 2022 średnia OECD, ona wynosiła 21%, około 21%. W Polsce była około 22%. To jest tyle samo, co w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wśród krajów europejskich o najwyższym wskaźniku wydawałoby nam się zawsze kraje opiekuńcze, te kraje społeczne, skandynawskie. Otóż nie, szanowni państwo, bo to jest Francja 31%, Włochy 30%. No i dalej tutaj mamy Finlandię 29%, ale w tej czołówce i też nie ma Niemców. Oczywiście jest jeden z największych krajów europejskich. Czyli trzymając się tej metafory opozycyjnej, można powiedzieć, że oni są jeszcze bardziej rozrzutni. No, to trudno powiedzieć, bo tutaj w ogóle nie chciałbym mówić o jakiejś rozrzutności, ale to pokazuje pewną skalę, tak, że mówię, to nie tylko mówimy o T500+, bo przecież musimy mówić również tutaj i o 13 emeryturze, 14 emeryturze, ale też innych kwestiach. I teraz tak, nie zawsze to, że w tych państwach europejskich być może nie ma tak dużego wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi, ale jest również inne wsparcie w postaci szeregu różnych ulg podatkowych, które dostają rodzice. Z tego też względu, no, trzeba popatrzeć, ja bym tak z punktu widzenia ekonomicznego, to my, to, że mamy takie programy, już teraz nie mówię, co będzie w przyszłości na razie, ale to, że mamy takie programy, to jest nic, absolutnie nic zaskakującego, bo na świecie, w Europie przede wszystkim, te programy funkcjonują od lat. I można powiedzieć, że my odrabiamy taką lekcję, nadrabiamy, tak jak w sensie transformacji ekonomicznej, zbliżamy się i oczywiście chcemy również czuć się na równi tym partnerem, bo nie chciałbym tylko mówić o samym tym 500+, ale mówię tutaj w ogóle o całościowym aspekcie. I jeszcze jedno, jeśli mogę tutaj powiedzieć. Proszę zauważyć również z wiekiem emerytalnym. Można powiedzieć, lubimy, nie lubimy, ale prezydenta Macrona, on praktycznie co roku ma różnego rodzaju problemy społeczne, bo w 2018 był przecież ten strajk kamizelek, gdzie wychodzili związkowcy i nie zgadzali się z płacą. Dzisiaj są ogromne problemy związane ze zwiększeniem wieku emerytalnego, bo przecież ten sam prezydent zmniejszył wiek emerytalny. Dzisiaj chce podwyższyć ten wiek emerytalny. Mamy również kwestie czasem emerytur minimalnych. Nigdzie, nigdzie nie ma w krajach tych emerytur minimalnych. Więc powiedzmy tak, każdy kraj dzisiaj w takim tym zmiennym otoczeniu ma ogromne problemy, które stawia przed nim otoczenie demograficzne, otoczenie polityczne, no i też otoczenie gospodarcze. Co zrobić? Ale żaden kraj nie wycofuje się z tych programów społecznych. Nie mówi, że teraz nie będzie finansował różnego rodzaju aktywności, czy też na rzecz społeczeństwa. Konkludując, chcę powiedzieć, programy społeczne to inwestycja i oczywiście tutaj trzeba z umiarem na to popatrzeć, ale jeśli dzisiaj mówimy o ochronie zdrowia i o zwiększeniu chociażby środków na ochronę zdrowia, to po to tylko, żeby Polacy żyli dłużej. A mamy żyć dłużej dlatego, że nas jest jak gdyby mniej, ale taka jest prawda, że jeśli sprawdzą się te wszystkie demograficzne tendencje i predykcje, no to rzeczywiście my będziemy musieli żyć dłużej, żeby móc pracować. Ja obiecuję, że w drugiej części naszego spotkania na pewno kwestie wyzwań demograficznych jeszcze poruszymy. Chciałbym jeszcze panów zapytać o taką rzecz, bo skoro już mówimy o tym sporze o 800+, czyli ta antynomia, koszt, inwestycja, to przypomnijmy, ten program ma kosztować około 70 miliardów złotych rocznie, czyli jakieś 25-26 miliardów więcej niż do tej pory. I to z jednej strony no, robi wrażenie, bo to duża suma, jeśli nie powiedzieć ogromna.
I też politycznie się nią dość chętnie szermuje, żeby podkreślać, jakie to jest marnotrawstwo, ale z drugiej strony też ktoś przytomnie obliczył, że ten cały koszt to jest tam trochę więcej niż 3% budżetu, więc może nie ma się co zrzymać, dostrzegając, że oprócz tych obciążeń być może w zamian osiągniemy jakieś może ważniejsze pożytki. Jak panowie ten balans oceniacie? Ja się zgadzam z profesorem Dobrowolskim oczywiście i z profesorem Korpysą, że trzeba to traktować jako inwestycję. W związku z tym, jak pan redaktor przytacza te liczby, tak, że to będzie plus jakieś 25 miliardów dla budżetu, zaokrąglając, no to jest to inwestycja na 25 miliardów. No i teraz pytanie, jaka będzie stopa zwrotu z tej inwestycji? Bo można zainwestować 25 miliardów w coś innego i osiągnąć jakieś mniejsze zyski albo większe. Więc ja myślę, że w kapitał społeczny warto zawsze inwestować. I nie ma takich pieniędzy, których nie warto byłoby inwestować w kapitał społeczny, pod warunkiem, że rzeczywiście będzie to inwestycja w kapitał społeczny. Oczywiście ja tutaj wcześniej nie miałem na myśli tego, żeby państwo zaczęło nagle sprawdzać, tak, drogi Kowalski, czy 800 zł, które dostałeś na dziecko, to wydałeś na... Nie, nie, pan profesor mówił o pewnej kulturze gospodarowania, bardziej chciałbym zwrócić uwagę, że żyjemy w czasach, w których niestety poziom kulturowy społeczeństwa, to nie dotyczy tylko nas w Polsce, obniża się. Bardziej żyjemy w kulturze mieć niż być. A ta inwestycja 25 miliardów w polskie dzieci będzie miała moim zdaniem tylko wtedy bardzo dużą stopę zwrotu, jeśli to będzie inwestycja w kulturę być, a nie mieć. Bo jeśli rodzice, którzy przeliczą sobie mający dwójkę dzieci na przykład, tak, 1600 zł razy 12 miesięcy rocznie, razy 18 lat, no to to są pokaźne sumy już, tak? I teraz pytanie, jak to zostanie spożytkowane? Bo oczywiście jak najbardziej to jest bardzo, czy to zauważyliśmy już na przestrzeni funkcjonowania 500+, że polskie rodziny mogły wyjeżdżać na wakacje, z czego wcześniej wiele rodzin, z czego nie mogło korzystać, bo po prostu nie było ich na to stać. I to jest jeden z elementów też tej kultury być, no bo pokazać dzieciom góry, morze, jakieś zabytki, to jest właśnie pożytkowanie zyskiem tych pieniędzy. Ale jeśli to jest kupowanie tylko nowych smartfonów, kupowanie jakichś gadżetów na byle widzimisię naszych pociech, no to uważam, że to nie jest dobre inwestowanie, tak? Bo smartfony uzależniają, tak? To nie jest dobra inwestycja. Tutaj zdania są podzielone, bo no to też ma wymiar jakiś edukacyjny, też dostęp do narzędzi edukacyjnych. Nie żebym się spierał, tylko takie głosy też się pojawiają. Ale tu chyba warto wspomnieć też, i to pytanie szczególnie do ekonomistów, bo stopa zwrotu, chciałem do tego właśnie dojść, czyli zapytać tym razem o tą drugą stronę medalu, czyli o te pożytki, bo gdzieś na końcu jest pytanie, co jest ważniejsze, co jest lepsze dla Polski, dla Polaków. Wśród tych pożytków ekonomiści na przykład mówią o tym, że ta stopa zwrotu metaforycznie to jest ten zwrot z rynku, no bo ten pieniądz przecież nie ginie, on trafia na rynek i jest jakąś częścią tego napędu jako popyt, tak, napędu rozwoju. No i pytanie, na ile to jest wartość istotna? To znaczy, jeżeli patrzymy na tą kwestię w sposób taki bardzo, ale to bardzo ekonomiczny, no to przecież produkt krajowy brutto składa się z konsumpcji i inwestycji, no między innymi, no bo tam są i jeszcze inne części składowe, prawda? Czyli patrząc w ten sposób, zwiększamy produkt krajowy brutto poprzez zwiększenie konsumpcji, chociaż tak naprawdę ekonomiści no, twierdzą, że lepiej by było, gdyby był równolegle, a może nawet i lepiej w większym stopniu rozwijany ten komponent, jakim są inwestycje. Natomiast dla mnie tutaj bardzo przekonujące jest to, co powiedział przed chwilą mój rozmówca, pan profesor, mianowicie kapitał społeczny. Putnam, Bourdieu, to są świetne nazwiska badaczy, którzy nad tym się zajmowali. My naprawdę, i tutaj też świetnie panowie to podkreślili, my naprawdę po roku 89 musimy tworzyć kapitał
społeczny, tak, który myśmy tego procesu jeszcze nie zakończyli, więc ja bym tutaj też upatrywał w tym wielkiego takiego, jak, taki pewien, pewną wartość dodaną, jaką daje ten program. Ja wspomniałem o tym zwrocie z kapitału tylko po to też, żeby podkreślić, że to się kłóci jednak z tym takim radykalnym stwierdzeniem, że to jest ekonomicznie, w ogóle się nie uzasadnia i że to jest marnotrawstwo. I to się w Vacie zwróci. I tu patrzę na pana profesora Jarosława Korpysa i chciałbym poprosić o komentarz, no bo jednak ten zwrot tej stopy w jakimś kontekście czysto ekonomicznym też chyba się dokonuje. No, to, co powiedział profesor Dobrowolski, ale też profesor Dżonek, ja tak słuchając, to jest taka dla mnie myśl, że po pierwsze trzeba budować świadomość, ale my tą świadomość zaczęliśmy budować od roku 2016, czyli racjonalnie wydawanych pieniędzy, które otrzymaliśmy. Te pieniądze, nawet jeśli kupimy, panie profesorze, tego smartfona, to i tak idą do gospodarki. Ale oczywiście nie po to jest ten program, bo zgadzam się, że on pomaga nie podwyższyć demografii, ale na pewno polepszyć jakość życia. I to każdy ekonomista w większości to chyba powie. Natomiast te pieniądze, teraz jest bardzo trudno, panie redaktorze, powiedzieć, ile z tych pieniędzy faktycznie zbudowało kolejne inwestycje? No bo trzeba by było przepytać te około 6 milionów polskich rodzin. No ale można chyba stwierdzić, że one nie znikają, prawda, ale one, w czarnej dziurze. Znaczy one są wydawane w naszej gospodarce. W większości są wydawane w naszej gospodarce i na pewno powodują pewne inwestycje na rynku, chociażby edukacyjnym, tak? Tworzone są nowe przedsiębiorstwa. Na rynku również poniekąd usług turystycznych, na rynku gastronomicznym, więc na rynku odzieżowym nawet, tak? Bo nie ma nic z tym złego, jeśli rodziny biedniejsze, w szczególności z tych obszarów wiejskich, jadą do miasta i kupują dzieciom za to chociażby buty. Wiem, że to jest prozaiczne, ale ja się tym spotkałem właśnie, będąc w różnych częściach naszego kraju, że tak wydają ten 500+. To jest niwelowanie pewnych różnic. To jest oczywiście państwo, to jest redystrybucja, sprawiedliwa redystrybucja. Może nie ma takiej do końca sprawiedliwej redystrybucji, ale to jest pewne wyrównywanie szans. Te pieniądze z pewnością inwestowane są w polskie przedsiębiorstwa, a one dalej inwestują, tworzą miejsca pracy. Ja bym na to popatrzył tak nie tylko od strony tej kosztowej, ale również tej przychodowej. I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat do zbadania, co te świadczenia wszystkie społeczne dają dla państwa. Jakie korzyści ekonomiczne, bo to, że dają, to na pewno tak. Ale ile tak naprawdę takiej jest tej wartości dodanej? No bo trzeba powiedzieć sobie jasno, ten pieniądz nie znika. To jest obieg cały czas tego pieniądza tak naprawdę w gospodarce. Tylko powiem jeszcze jedno. Nie odnosząc się do zabezpieczeń społecznych, ale gdyby państwo nie pomogło przedsiębiorcom, to każde państwo robiło w czasach COVID-u, w czasach pandemii i nie inwestowałoby w przedsiębiorstwa, dziś wiele miejsc pracy by nie było, przedsiębiorstw też nie. I teraz jeśli państwo nie pomoże społeczeństwu w dogonieniu, jak gdyby w sprostaniu, zapewnieniu im takiego bezpiecznej jakości życia, to państwo bez społeczeństwa po prostu absolutnie nie istnieje. I tu właśnie to, co ja bardziej to biorę, te wszystkie programy w projakościowe kształcenie, czy właśnie wykształcenie, o czym mówili panowie profesorowie, kapitału społecznego, kapitału intelektualnego, który szczególnie w dzisiejszych czasach jest nam tak bardzo potrzebny. Do tego katalogu pożytków, już tak w skrócie, chyba warto dorzucić ten pożytek w postaci likwidacji jednak, przynajmniej stopniowej, częściowej, różnego rodzaju wykluczeń, tak, edukacyjnych właśnie, technologicznych. No i uśmiecham się, bo ten samochód tutaj nam się pokazuje, również tych komunikacyjnych, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby zmieniać auto, ale już wiem, że były też takie komentarze, że wiele rodzin w ogóle po raz pierwszy mogło kupić jakiś pojazd, żeby w ogóle się móc dostać do pracy. No w ogóle zmienia w ogóle standard życia, tak? Radykalnie. Tak, ale panie redaktorze, nie cieszmy się tak bardzo. Zaraz będzie pakiet jakiś unijny,
fit, no coś, tak, coś tak, tam, to, coś tam. Tak może być. Ale pan profesor wspomniał o tarczach. To zawieźmy na razie dyskusję o samym 800+, no bo przecież polityka społeczna to nie jest tylko program ze świadczeniem 500+, to jest cały szeroki katalog różnych działań. No i pytanie, gdzie jest jakby ta granica, jak zdefiniować tą politykę społeczną, no bo te wspomniane tarcze. Są dane, które potwierdzają to, co powiedział pan profesor, ale jeszcze dodają taki aspekt, powiedziałbym, pewnej dobrej perspektywy. Wczoraj nawet w programie, czy przedwczoraj, poruszaliśmy te kwestie. Są dane estymatora, że na przykład na rynku pracy w tej chwili mamy rekordową liczbę pracujących, 17 milionów, bo ona w historii w polskiej gospodarce nigdy tyle nie pracowało. Ale co więcej, ten raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje, że mamy górujący nad średnią unijną odsetek pracujących pań. To by świadczyło, że te świadczenia wcale nie wypłukują pań z rynku pracy. Wręcz przeciwnie, chyba dzięki tej elastyczności, czy pozwalają na większą aktywizację zawodową. No i tarcze. No to jest, można powiedzieć, narzędzie ekonomiczne, ale w jakimś sensie też wywołuje skutki społeczne, no bo i znów to pytanie jest o nadrzędną wartość. Jaką cenę zapłacilibyśmy, gdyby tej pomocy nie było, prawda? A proces odtwarzania upadłej firmy, no to szkoda mieć. Gdzie są te granice tej pomocy społecznej? Da się ją współcześnie zdefiniować, biorąc pod uwagę, że nawet takie działania są też pewnie elementem polityki społecznej. Czy taką ceną na pewno byłoby bezrobocie. Czyli niepokój społeczny, jaki mamy. Ja tylko tutaj przypomnę, że bezrobocie w Polsce 2,9, Niemcy 3,2, Hiszpania 13. Ale tu muszę dodać łyżkę dziegciu, bo jeszcze jest wskaźnik bezrobocie do 25 roku życia. No tutaj znowu Hiszpania 32%, Grecja ponad 30%, ale w Polsce prawie dwucyfrowy, prawie trójcyfrowy. Jakby to tłumaczyć? No, czym? To musi być pewna oferta skierowana, mówi się o tym ostatnio, między innymi o tym, żeby było tak zwane szkolnictwo zawodowe, bardzo mocno dedykowane. W dobie informatyzacji to naprawdę nie jest trudne, żeby zebrać informacje, co się dzieje na poszczególnych rynkach, gdzie są brakujące obszary, gdzie należy tą młodzież edukować, w jakich branżach brakuje specjalistów i odpowiednio, ale w sposób elastyczny tworzyć szkolnictwo zawodowe. I tak samo, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, prawda? Czyli tutaj, jeżeli mówimy o tej polityce tak zwanej szerokiej, społecznej, to już budownictwo, emerytury, szkolnictwo, no to oczywiście też pewnie poruszymy tą kwestię gdzieś budownictwa, bo pan redaktor wspomniał o tym, że kobiety nie pracują, tak, ale one muszą się czuć bezpiecznie, czyli one się muszą czuć bezpiecznie w ten sposób, że wiedzą, że wrócą do pracy, wiedzą, że będą miały tą pracę, wiedzą, że będą miały przedszkola, żłobki, że te wynagrodzenia nie będą niższe tylko dlatego, że są kobietami. Czyli tu jest cały pakiet... Bo nie jest tak źle. Nie. Z tego raportu też wynikało, tak, że mamy nad średnią unijną też wysoką przewagę, jeśli chodzi o na przykład panie, które są na stanowiskach kierowniczych. Ale ja mówię, to panie, też zaskoczenie. Tak, ale panie redaktorze, ja nie mówię w tym sensie, że coś teraz neguję, tylko mówię, że to trzeba w każdym państwie, które chce się... Oczywiście, ja tylko chciałem dygresyjnie, bo to też bardzo mnie zastanowiło i zaskoczyło, szczerze mówiąc. I tu musi być to poczucie bezpieczeństwa. I te programy, o których mówimy, też należy rozpatrywać z perspektywy poczucia bezpieczeństwa. Bo nic, jeżeli mamy zaufanie, no bo są badania przecież Fukuyamy, Knaka, Kiefera, którzy udowodnili, że jest relacja między zaufaniem a rozwojem gospodarczym. Tak? Więc jeżeli stworzymy zaufanie, jest okej. Znaczy tutaj jeszcze bym jeszcze jedno dodał, bo jeśli mówimy o tym, o czym mój przedmówca powiedział, o tym bezpieczeństwie, no to popatrzmy, że
chociażby taki model flexicurity, który narodził się, czyli tych elastycznych form zatrudnienia. Narodził się w Holandii, później oczywiście w Skandynawii. On bardziej został zaimplementowany w Danii i w Szwecji. Trochę poniekąd ta kodyfikacja czy zmiana kodeksu pracy, te zmiany, które teraz weszły w kwietniu, one są naprawdę radykalne. Od kilkunastu lat nie było tak dużych zmian zmierzających do poniekąd sprostania tej idei work balance, a więc work-life balance, czyli z jednej strony godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, to też jest jak gdyby unijny w ogóle problem i unijny program, gdzie właśnie jak najwięcej kobiet ma być zaktywizowanych, jak ma najwięcej pracować. Ale z drugiej strony popatrzmy jeszcze jedno. Państwo chociażby mamy dzisiaj edukację bezpłatną. Ja bardziej patrzę na poziomie wyższym, bo nie w każdym kraju europejskim w większości studiów jest darmowych. Nie mówię już chociażby w Ameryce, bo tam wiemy, że najcenniejszym prezentem, które rodzice mogą dać dla dziecka, to jest pieniądze na studia, no bo masz dobre wykształcenie wtedy, kiedy masz pieniądze. U nas tak nie jest. To jest też inwestycja, więc jak gdyby, jeśli sobie przejdziemy w ogóle gdzieś tak od nawet tych lat powojennych, to w jakiś sposób cały czas państwo ingerowało i dobrze, bo taka jest też rola państwa. Ważne jest, znaczy zabezpieczenie społeczne, ważne jest, żeby nie przegrzać. Ważne jest, żeby tą granicę, o której pan redaktor mówił, zauważyć, choć to nie jest absolutnie takie proste. Moim zdaniem w najbliższych latach jeszcze będziemy zwiększać programy społeczne po to, żeby móc dbać i one może będą jeszcze lepiej dedykowane, to znaczy będą sprofilowane na konkretne segmenty, grupy społeczne po to właśnie, żeby nie było tej inkluzywności. Panowie, to jeszcze zapytam, bo tak, można by chyba powiedzieć, chyba nie ryzykuję zbyt wiele, gdy powiem, że te polityki społeczne we współczesnych krajach, tych rozwiniętych, demokratycznych, one tworzą, ogólnie mówiąc, pewien standard. I on nie wiąże się tylko z takimi podstawowymi oczekiwaniami, że nie wiem, wyrwie się biedotę z biedy, że usunie się różnego rodzaju wykluczenia, ale też, że ta polityka społeczna przyniesie owoce w postaci budowania pewnego potencjału poprzez na przykład właśnie świadczenia pieniężne kierowane do dzieci czy innych grup społecznych, ale w ogóle przez szeroką paletę różnych działań, programów mieszkaniowych, zdrowotnych, edukacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Chciałem panów zapytać, bo jest taka typologia, że jeśli chodzi o polityki społeczne, socjaldemokratyczna, konserwatywna i liberalna. W którym miejscu w biegu do tych standardów i w jakim modelu zmierzamy? No, to trzeba tak mówiąc krótko, już powoli kończąc pierwszą część naszego programu. Trzeba by zapytać twórców, którzy miłościwie nam panują, co mają na myśli i w którym kierunku chcą pójść, no mówiąc żartobliwie. Natomiast chodziło mi o to, jak panowie to natomiast widzicie, tak? Proszę zwrócić uwagę, że typologie tak naprawdę nie są istotne, który typ tej polityki społecznej wybierzemy. Istotniejsze moim zdaniem jest to, żeby ona przynosiła efekty w postaci tej, o której tu już wielokrotnie mówiliśmy, żeby to była inwestycja w kapitał społeczny. A państwo, proszę zauważyć, bo na to nie zwracaliśmy uwagi do tej pory, ma w tym też interes ekonomiczny, bo zaokrąglając tych 800 zł, wracając jeszcze, bo to takie obrazowe teraz jest te 800 zł, 200 zł z tych 800 zł wraca w postaci podatku VAT do państwa. W związku z tym to nie jest takie wyrzucanie, nawet jeśli ktoś uważa, że jest to wyrzucanie, tak nie uważam oczywiście, bo w postaci podatków, na które na usługi, produkty będą te pieniądze przeznaczane, to państwo odzyskuje w postaci VAT-u.
Poza tym też myślę, że ważne jest to, żeby, bo tutaj widzę, że stałem się lekko w opozycji, jeśli chodzi o zmiany smartfonów. Ja tylko miałem na myśli jedną rzecz a propos tych smartfonów, tylko dopowiem. Nie jestem, to są plusy i minusy. Nie jestem przeciwnikiem tak. smartfonów, tylko jestem przeciwnikiem myślenia w kategoriach, że muszę mieć markowego smartfona za 3 czy 4 tysiące pewnej znanej amerykańskiej firmy, bo moi koledzy w szkole mają, tak? Nie, o tym mówię, tak? Że jeśli rodzice będą ulegali tego typu zachciankom swoich pociech i nie będą uczyli ich oszczędności i uzyskiwania tych samych efektów przy niższych nakładach, to potem jak taki młody człowiek wchodzi w życie dorosłe, to będzie miał bardzo roszczeniowe nastawienie do życia społecznego, a nie o to chodzi właśnie w budowaniu kapitału społecznego. Myślę, że ten postulat warto podkreślać zawsze. Pan profesor Krupiec. Tu jest kwestia, bo absolutnie nie chciałem krytykować profesora Dżonka, ale tu jest kwestia to, co dobrze wspomniał pan profesor Dżonek, budowania świadomości. Ja myślę, że to jest 2016 rok, mamy 7 lat. Na początku gdzieś było to ogromne zachłyśnięcie, bo nagle pieniądze spadły komuś z nieba, ale dziś potrzeba tej edukacji właśnie, żeby je efektywnie... Tylko, że potrzeba moim zdaniem lat, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Społeczeństwo też trzeba dość mocno również ekonomicznie edukować. Przepraszam, nie chcę naszych radiosłuchaczy absolutnie tutaj obrazić, ale ta świadomość dysponowania w tym momencie kapitałem finansowym, inwestowania go właśnie takiego długoterminowego, nie krótkoterminowego, jest bardzo ważne i myślę, że te efekty te byłyby zewsząd bardzo ciekawe badania ekonomiczne, jakie efekty z jednej strony przyniosło dla gospodarki te pieniądze, ale z drugiej strony w jaki sposób one są rozdysponowywane przez gospodarstwa domowe. I dlatego uważam, że my się wszystkiego uczymy. Niektórzy już mają to od 30-40 lat, ale my jesteśmy na dobrym akurat pod tym względem kursie. Tak, tutaj. Ja zapytałem o te typologie, oczywiście troszkę prowokacyjnie, bo mam wrażenie, że w tym w tej galopadzie światowej, tych zmian procesów społecznych, że właściwie to już nie ma sensu posługiwać się tymi typologiami. I pytanie jest, czy dzisiaj jest te polityki społeczne po prostu powinny powstawać jako pewien miks najlepszych rozwiązań. I drugie moje pytanie, bo jeszcze mamy 3 minutki, to jest, gdzie ta nasza polityka nas sytuuje teraz w tym choćby europejskim szeregu polityk społecznych? Polityka społeczna musi być rzeczywiście miksem najlepszych rozwiązań. Zgadzam się z przedmówcami, że musi być nastawiona na tworzenie pewnej takiej świadomości, w tym świadomości prorozwojowej u obywateli, w tym myślenia inwestycyjnego. To właśnie takiego, jak zainwestować pieniądze, co zrobić, żeby sobie poprawić ten byt, tak? To musi być ten sposób myślenia. Nie, że ja wyciągam rękę, daj, tylko że te pieniądze, które dostaję, muszę skutecznie wykorzystać, żeby sobie poprawić byt w przyszłości. To panie profesorze, jeszcze o tym naszym miejscu, bo mnie interesuje, jak panowie oceniacie, dosłownie po jednym zdaniu, gdzie my jesteśmy w tym doganianiu tych wyższych standardów w polityce społecznej, jeśli chodzi o Europę choćby. Znaczy, no, bo na pewno zrobiliśmy wielki krok, no bo pamiętam lata 90. plan Barcerowicza, to pamiętam tylko zasiłki dla bezrobotnych i jakieś ochłapy z mopsów. No dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, ale wciąż daleko za czołówką europejską. Ja już tutaj wspomniałem o bezrobociu, oczywiście, ale wspomnę też o produkcie krajowym brutto per capita, ale liczonym w tej parytecie siły nabywczej, prawda? Czyli w tym koszyku takim. Więc tutaj w 2022 w Polsce to było ponad 43 tysiące dolarów per capita. No, przypomnę, że kiedy startowaliśmy w roku 89, to była dramatyczna kwota. Nawet już nie chcę przypominać, żeby nie psuć tutaj nastroju naszym radiosłuchaczom. A dla porównania Francja 56, Wielka Brytania 54. No więc gdzieś tam mamy coś jeszcze do nadrobienia, ale mówię cały czas w sile nabywczej, tak? Czyli w tym PPP.
Włochy 51, Hiszpania 47, Polska przypomnę 43, więc licząc koszyk. Więc tutaj nadganiamy właśnie między innymi poprzez odpowiednią dystrybucję. Ale ja cały czas się upieram i będę dążył do tego dzisiaj, żeby też w ramach naszej tutaj takiego spotkania... Żeby wybrzmiało. Żeby to wybrzmiało. My musimy cały czas myśleć o inwestycjach takich innowacyjnych. Innowacje. I niestety tutaj, jeżeli chodzi o innowacje, no trzeba pochwalić, że myśmy skrócili dystans, bo mieliśmy kiedyś bardzo słabo z tymi innowacjami. One były 3 razy wyższe średnio w Unii niż w Polsce. Teraz jest tylko 1,5. Nadrabiamy to, ale to jest cały czas niezadowalające. My po prostu musimy mieć gospodarkę bardzo mocno innowacyjną, jeżeli chcemy mieć duże środki finansowe na politykę społeczną. Czyli konkludując tę pierwszą część rozmowy, można powiedzieć tak. Jak najbardziej gońmy. Środkami dysponujmy w sposób odpowiedzialny i z myśleniem inwestycyjnym, ale warto, bo kapitał społeczny. Panowie, patrzę na nasz zegar. Wydaje mi się, że powolutku zmierzamy do końca naszej pierwszej części spotkania. Za chwilkę porozmawiamy, co nas czeka w przyszłości w kontekście polityk społecznych. Tymczasem za tę część dziękuję, a my wracamy po serwisie informacyjnym. Radio Szczecin na wieczór. A ja ponownie kłaniam się Państwu. To jest Radio Szczecin na wieczór, wydanie specjalne. A przed nami dalsza część debaty pod tytułem Rozdawnictwo, standard czy odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne. Polityki społeczno-gospodarcze w dobie lokalnych i globalnych zmian procesów społecznych. Ja się nazywam Piotr Kubalczyk i zapraszam do dyskusji z udziałem naszych gości. To jest Radio Szczecin. Radio Szczecin. A ja przypomnę, uczestników debaty są z nami pan profesor Zbysław Dobrowolski, pan profesor Jarosław Korpysa i pan profesor Maciej Dżonek. Panowie, no to zaczynamy dyskusję w drugiej części naszego programu. W pierwszej rozmawialiśmy o politykach społecznych widzianych tu i teraz. A teraz mnie kusi, żebyśmy troszkę wybiegli w przyszłość i zastanowili się, no, biorąc pod uwagę, jak ten świat pędzi, jak te procesy społeczne, ekonomiczne przyspieszają i jak bardzo coraz bardziej są złożone. Co nas czeka, z jakimi wyzwaniami musimy się liczyć, no, w tym obszarze w bliższej i dalszej przyszłości? No, takim wyzwaniem na pewno jest starzejące się społeczeństwo w Polsce, prawda? Tutaj nie da Wracamy się, do demografii. No nie da się ukryć, że te wskaźniki są niepokojące, jeżeli weźmiemy przyrost naturalny. Bardzo się cieszymy, że coraz dłużej żyjemy, ale liczba osób, która będzie pobierała emerytury, będzie się zwiększała w stosunku do tych, którzy są na rynku pracy. I tutaj powiem, że w ramach polityki społecznej, szeroko rozumianej, a może raczej polityk publicznych, tak bym to ujął, może nie polityki społecznej, a polityk publicznych, to tutaj wysuwa się kwestia, co zrobić, żeby zachęcić ludzi do dzietności. No to nie tylko pewne wsparcie finansowe, to poczucie oczywiście bezpieczeństwa, stabilności pracy. Na razie z tym jest dobrze, ale to jest też kwestia własnego konta dla młodych ludzi, mieszkań. Tutaj jest to ten cały program budownictwa. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł 0% kredytu. To jest propozycja Platformy. No tak. Ten, który będzie prawdopodobnie wchodził w życie 3 lipca, to jest 2%. Ja też, czyli realnie 4-5%, bo przecież... Też, panie redaktorze, powiem tak, ja nie wiem, czy to jest też do końca rewelacyjny pomysł, żeby 2%, bo to jest tak naprawdę wspieranie banków i proszę pamiętać, że wzrosną do góry ceny mieszkań. Ja, wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem, ale tutaj panowie możecie mieć inne zdanie, lepszym rozwiązaniem byłoby jednak budownictwo komunalne czynszowe.
No tu jest problem, panie profesorze, to jest ciekaw jestem, skoro już pan poruszył ten wątek, bo były też takie badania, wypowiadali się też na naszej antenie eksperci, że po pierwsze, no, jeśli chodzi o budownictwo komunalne, społeczne, to troszkę brakuje nam tradycji, nie jesteśmy w tej tradycji zakorzenieni i że Polacy po prostu absolutnie, ponad 80% to preferują po prostu własność. Być może to jest jakaś kwestia historyczna, jakieś pamięci historyczne, może jakaś cecha właśnie wyniesiona z tych doświadczeń, ale taki jest fakt. Więc, a jednocześnie zainteresowanie tym zapowiedzianym programem mieszkań hipotecznych. Panie redaktorze, spotkamy się ogromne. Następnym razem. Ale ja nie wartościuję, tylko mówię, jakie są fakty w rzeczywistości. Wspomnij pan moje słowa, że to będzie tak, że wzrosną ceny mieszkań. Może trzeba by było pomyśleć o uldze budowlanej. Kiedyś była. To też niech wybrzmi, może nas słuchają decydenci. Ulga budowlana, która by była takim czynnikiem napędzającym z jednej strony budownictwo, remonty, a z drugiej strony byłaby też czynnikiem, który by zwiększał przychody, bo jeżeli jest ulga budowlana, to nie ma szarej strefy w budownictwie, ponieważ każdemu zależy na tym, żeby mieć rachunki i na podstawie tych rachunków skorzystać z ulgi. Jak przypominam sobie nasze rozmowy na ten temat z ekspertami w programie Radio Szczecin na wieczór, to rzeczywiście sporo tych zagrożeń, wśród nich również te, o których pan profesor mówił, też było wskazywanych. No i pytanie, co tu jest tą wartością wyższą? Wiem, że zwłaszcza młodzi ludzie bardzo czekają na ten program. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale mieszkania to jest jedno. Wspomniał pan, wyszedł pan od demografii. No i chciałem zapytać, bo nie sięgnęliśmy po ten wątek w pierwszej części. Znów do programu 500, teraz 800+. Bo jeden z poważniejszych zarzutów do tego programu, to było to, że on był jakby programem miał być demograficznym, który miał poprawić wskaźniki dzietności, a według krytyków, no i według danych statystycznych rzeczywiście nie podniósł, ale właśnie. Ja bym się trochę upierał i prowokuję trochę panów do tego, żeby się odnieść. Ostatnio upierał się także profesor Zbigniew Krysiak, wskazując na te argumenty, że wprawdzie rzeczywiście nie wzrosły, bo jeszcze nam bardzo daleko do tego wskaźnika 2,1 czy 2,15, który byłby gwarantem tej tak zwanej zastępowalności. Odtwarzalności pokoleniowej. No ale jednak profesor Krysiak mówi tak, no to wyobraźmy sobie, że tego programu nie ma. Jak bardzo spadłyby te wskaźniki. Więc no, jeśli nie poprawił, to być może wyhamował. No ale ten problem nie zniknie. Jak to ugryźć dalej? Co z tym zrobić? Fachowcy mówią, że trochę mierzymy się tutaj z czymś, na co nie mamy zbyt dużego wpływu, przynajmniej w najbliższej dekadzie, no bo sprawy kulturowe, lokalowe, mieszkaniowe, to wszystko się zgadza, no ale zmniejsza się liczba Polek, które mogą być potencjalnymi matkami i z tym niewiele da się zrobić. I jak polityka społeczna, jakie odpowiedzi może na to znaleźć, panowie? Myślę sobie, że trzeba korzystać z pozytywnych wzorców, bo to nie jest tak, że na całym świecie, w każdym państwie dzietność spada, bo są kraje i to całkiem blisko nas, w których dzietność bardzo wyraźnie wzrosła, aczkolwiek jeszcze nie osiągnęła tego wskaźnika około 2, bo wtedy mamy właśnie do czynienia, przekraczając 2,0, to o co nam chodzi w tej polityce, czyli zastępowalność, zapewnienie zastępowalności pokoleniowej. Otóż takim fenomenem w skali nie tylko europejskiej, ale w zasadzie już światowej są Czechy. Kiedy robiono takie badania, jak było z dzietnością w latach 99-21, i w 1999 roku Czesi byli absolutnie na samym końcu, jeśli chodzi o poziom dzietności. Natomiast w ciągu ostatnich kilkunastu lat ta dzietność wzrosła u nich, ten poziom dzietności do 1,71. I to jest trzeci wynik w Unii Europejskiej po Francji i Rumunii. Chociaż Rumunów zdaje się, że w 22 Czesi przeskoczyli.
A do Francuzów czy Francuzek brakuje im tylko 400. Zatem Czesi to jest ten kierunek, który powinien nas zainteresować. I tu proszę zauważyć jeszcze, że społeczeństwo czeskie jest o wiele bardziej sekularyzowane niż społeczeństwo polskie, że tu nie chodzi o jakieś kwestie związane z religijnością. I ja się troszeczkę tym zainteresowałem i powiem tak, tam jest, jednak to się, to przede wszystkim to, na co bym zwrócił uwagę, to się opiera na kwestiach kulturowych. Otóż w Czechach osoby, które zachodzą w ciążę, kobiety, które zachodzą w ciążę i chcą wziąć rozbrat z pracą, nikt im z tego tytułu nie robi żadnych wymówek, już nie mówiąc o utrudnianiu tego, żeby na czas ciąży nie pracować. I druga rzecz, która jest, bym powiedział, zupełnie oryginalna, jeśli chodzi o społeczeństwo czeskie, w przeciwieństwie generalnie do pewnych standardów, które obserwujemy także w Polsce, to jest to, że Czeszki same chcą wychowywać dzieci przez pierwsze 3 lata. W związku z tym to ta opieka nad dzieckiem jest sprawowana przez rodziców przez pierwsze 3 lata, głównie przez kobiety, choć oczywiście ojcowie też mogą brać urlopy tacierzyńskie. Natomiast potem, jak dzieci są odchowywane, to Czeszki mają z kolei największy współczynnik osób, które wracają do pracy, gdy dzieci są w wieku szkolnym. Są na pierwszym miejscu w Europie. I to pokazuje, proszę zauważyć, że z jednej strony nie są potrzebne to, na co się tak kładzie nacisk w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej, że trzeba więcej żłobków, więcej przedszkoli, żeby kobiety mogły pracować. Nie o to w tym chodzi, okazuje się na przykładzie czeskim, bo po pierwsze świadomość społeczeństwa jest zupełnie inna. Trzeba zadbać o prokreację, bo nie będzie prokreacji, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, nie będzie nas. A z drugiej strony najlepszym sposobem na wychowywanie tego malucha jest opieka rodziców. Ale potem z kolei umożliwia się tym rodzicom czy matkom szybki powrót do pracy i Czeszki, to nie jest tak jak często krytycy polityki społecznej w Polsce mówią, że no jak kobieta zaciąży, potem jedno, drugie, to nie wraca do pracy i w ogóle to się cofa i my to finansujemy, tak? Takie wielorodzicielstwo. Otóż tym krytykom zalecam przyjrzenie się, jak to jest w Czechach. To w Czechach bardzo jest zupełnie, wątek, zupełnie inaczej. Oczywiście są też, ja wymieniłem te rzeczy, które moim zdaniem są niezwykle istotne, bo mają charakter kulturowy, a z kulturą zawsze jest najtrudniej, tak, żeby wypracować pewne wzorce. Natomiast oczywiście państwo wspiera też inaczej w ulgach podatkowych w Czechach, ale także w dofinansowaniu posiadania potomstwa. To w przeliczeniu na polskie pieniądze to jest około 60 tysięcy przez pierwsze 3 lata życia takiego malucha. No ale też, panie redaktorze, Czesi nie są absolutnym, że tak powiem, absolutną Ameryką, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jak sprawdzałem, to największy w tym okresie 99-21 największy przyrost dzietności nastąpił w Kazachstanie z 1,8 do 3,31. I jest jeszcze kilka krajów azjatyckich, postsowieckich notabene, gdzie ta dzietność jest znacznie powyżej tego 2,0. A tam dlaczego to się zdarzyło? Proszę? Dlaczego im się to udało? Czy wiemy, znaczy, napędzem? Że to jest kwestia bardziej już też no, innej kultury, tak? Że posiadanie dzieci jest czymś, co jest uważane za coś absolutnie dobrego. A proszę zauważyć, że w wielu krajach zachodniej Europy no, następują dosyć istotne tendencje antynatalistyczne, czyli przeciwne w ogóle rodzeniu jakichkolwiek dzieci. Myślę, że konkludując, spójrzmy, przypatrzmy się, jak to jest w Czechach, ale też zwróćmy uwagę, że być może powinniśmy, a propos właśnie tego, że przecież nie każda pani może rodzić i my to przespaliśmy i teraz trudno to będzie nadrobić, że powinniśmy premiować i wprowadzić moim zdaniem jakiś program dla wczesnego rodzicielstwa, to znaczy w wieku 20 paru lat, dla kobiet, które rodzą w wieku 20 paru lat. Zwłaszcza, że kulturowo ten czas podejmowania decyzji się przesuwa coraz bardziej. Więc to wczesne rodzicielstwo powinno być absolutnie przez państwo premiowane. No, bardzo ciekawy ten przykład czeski. Pan profesor Jarosław Korpysa? Tak, bo chciałem się odnieść do tego przykładu, bo oczywiście to jest przykład, o którym się mówi i się pisze, ale
też oprócz tego, co pan profesor Dżonek powiedział o tej kulturowości, no nie zapominajmy, że przez ten okres, kiedy młoda mama jest z dzieckiem, państwo dba o to, żeby ta młoda mama dostawała pieniądze. To są oczywiście, to jest chyba około 80% wynagrodzenia przez całe te 3 lata, więc ten aspekt kulturowy jest dość ważny i tutaj się zgadzam, no ale aspekt ekonomiczny też. No i tutaj można by było powiedzieć, skąd by te pieniądze. No to teraz pytanie, jeśli budujemy mniej żłobków, chociażby, no to wtedy te pieniądze można przeznaczyć na zwiększenie tak naprawdę tych zasiłków czy transferowanie tych pieniędzy dla kobiet. Ale to jest Drugiej słyszymy, że trzeba budować żłobki, więc oczywiście, jeszcze więcej żeby zachęcić do tego, żeby mamy chciały. Redaktorze, jest ten aspekt kulturowy, czyli dzisiaj kobieta rodzi w Polsce po 30 roku życia, tak. A nawet bliżej tego 35. Kiedyś mówiło się, że po 35 roku życia, jeszcze kilkanaście lat temu. Ostatnie chyba największa grupa kobiet w tej chwili 29 lat przez pierwsze dziecko. No właśnie, ale to jest kwestia właśnie tej chociażby kulturowości i tego i tej świadomości, że będzie trudno powrócić na rynek, że wtedy, kiedy jestem osobą młodą, absolwentką studiów, muszę wykorzystać swój tak naprawdę czas i to jest dla mnie najlepszy czas. A później to jest takie perpetuum mobile, zapominam, pieniądze stają się ważne, no i później gdzieś dopiero po 30 roku życia sobie uświadamiamy. Ale właśnie budowanie programów społecznych, które dają szansę dla, z jednej strony mówimy również o matce, ale również dla ojca, żeby to samo mógł zrobić tak naprawdę ojciec. Spotykamy rodziny, gdzie to ojciec wychowuje w tym momencie dzieci, to jest bardzo ważna i istotna rzecz. To słóweczko jeszcze tylko powiem, bo żeby to nam nie umknęło, bo tą częścią też tej, chciałbym, żeby była spójną ta polityka obecna społeczna, są też zmiany w legislacji i w kodeksie pracy ostatnio były zmiany. Pytanie, czy one wystarczą. Poza tym potrzebny jest też czas, bo te procesy pewnie też wymagają pewnego czasu i konsekwencji. No ale czy na tym zamyka się tych katalog tych narzędzi czy mechanizmów, które mogą nam pomóc wydobyć się z tego dołka, bo wiemy, że no częściowo wyhamowaliśmy proces poprzez 500+, ale to za mało. Ja tutaj w nawiązaniu do moich szanownych kolegów powiem tak. Mam szczęście być otoczony dużą liczbą młodych osób naokoło. W rodzinie również mam młodą osobę i powiem w ten sposób. Dla młodych kobiet oczywiście żłobki, przedszkola, możliwość powrotu do pracy to jedno, ale jest jeszcze jedna kwestia. To jest kwestia wynagrodzeń. Tak? Bo proszę pamiętać, że w Czechach Czesi mają te wskaźniki, za wyjątkiem chyba wskaźnika inflacji, to oni mają bardzo przyzwoite te wskaźniki, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, najniższe bezrobocie w Europie, druga jest Polska, ostatnie dane. No a jeżeli chodzi o PKB właśnie w parytecie siły nabywczej, to on jest nieco większy niż w Polsce. Więc tutaj jest kwestia, powiedziałbym, wynagrodzeń, no bo te młode mamy, no czemu one później na przykład w Polsce zachodzą w ciążę? No bardzo często to jest aspekt finansowy, tak? No bo naprawdę trudno się utrzymać za 3000 czy 3600 zł bez pomocy rodziców. A sporo osób te wynagrodzenia w tym przedziale posiada, czy tak jak rozmawialiśmy, 3600 jest najniższe wynagrodzenie, prawda, a tam 3700 ktoś tam gdzieś zarabia i ma 100 zł więcej, więc tu trzeba pomyśleć. Pojawiają się też argumenty te kulturowe, że to jest kwestia pewnej części oczywiście, pewnych preferencji, że najpierw jest jednak ta kariera, najpierw jest ścieżka kariery, dopiero potem, jak już się urządzimy, to wtedy pomyślimy. Ja nawet nie sądzę, żeby to było aż tak związane z karierą. Tu po prostu chodzi o racjonalne myślenie, no bo mamy są racjonalne. One po prostu mając
perspektywę dzieci, no muszą mieć środki finansowe, żeby te dzieci utrzymać, tak? Więc tutaj musi być to poczucie bezpieczeństwa. Ja cały czas to podkreślam. Państwo poprzez swoją politykę społeczną musi generować u młodych ludzi poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli będzie poczucie bezpieczeństwa, będzie dobrze. To jest właśnie to. Poczucie bezpieczeństwa socjalnego, szeroko rozumianego, że tak jak tutaj pan profesor, panowie profesorowie powiedzieli, że wracam, ja mam tą pewność, że wrócę do pracy, tak, że nikt nie będzie powodował jakiś, nie spotkam się z jakąś niechęcią, dlatego że urodziłam dziecko i nie było mnie tam 3 lata i ktoś pracował. Nikt mi nie powie, że pracowaliśmy za ciebie. Ja nie mówię, że to jest u nas, tylko chodzi mi o to, że właśnie to jest ten element, na który trzeba zwrócić uwagę. To jest ten kapitał społeczny, o którym właśnie mówiliśmy w pierwszej części. Czyli z jednej strony można by było powiedzieć, że oczywiście zmiany kodyfikacji, mówię tutaj o kodyfikacji prawa pracy, bo to jest zapewniające bezpieczeństwo. Z drugiej strony... elastyczność. I elastyczność. Wykorzystywanie tych elastycznych form pracy, chociażby praca na odległość, no dzisiaj już mamy tą pracę też zdalną. Z drugiej strony zapewnienie kobietom już na wczesnym etapie, nawet wtedy, kiedy dowiadują się o tym w ciąży, takiej opieki medyczno, powiedzmy, psychologicznej, jakkolwiek. A z trzeciej strony zapewnienie im bezpieczeństwa powrotu do pracy. I to rzeczywiście plus jeszcze te wynagrodzenia godziwe, które dla całej rodziny naprawdę mogą nam zastąpić dzisiaj po części ten problem żłobków, po części również przedszkoli, bo ta infrastruktura, chociażby nawet jeśli popatrzymy na nasz Szczecin, mam poczucie, że o ile z żłobkami to cały czas na szczecińskim rynku jest problem, o tyle już z przedszkolami tego problemu jak gdyby nie ma. To też oczywiście wynika z tego faktu, że dzieci jest mniej, więc tych miejsc prawie starczy dla każdego. Ale jeszcze kilka lat temu tego nie było. Ale dzisiaj bym bardziej właśnie wzorował się na tych Czechach, które no, bardzo szybko taki skok jest niezwykły. I uczmy się też od naszych sąsiadów. Chodzi o to, że... Może to przewrotnie, co do tamtej części mówiliśmy, bo mówiliśmy o transferach pieniężnych. A dziś mówimy też przy okazji, że nie muszą być tylko transfery pieniężne, ale również zapewnienie tego bezpieczeństwa, które pan profesor mówił, to jest, prawnego. To jest kolejny argument, bo mi z kolei mnie bardzo zależało na tym, żeby podczas tej debaty bardzo wyraźnie wybrzmiało, że polityka społeczna to jest coś o wiele bardziej poważnego niż jeden składnik pod tytułem 800+. I chciałem, żebyśmy... Bo często, wydaje mi się, że często te różne emocje wokół 500+, teraz 800+, wynikają z tego, że wielu z nas po prostu nie rozumie, na czym polega polityka społeczna, jak ona ma wiele różnych odsłon, obszarów, jak bardzo one są ze sobą powiązane i jak bardzo muszą ze sobą, że tak powiem, współdziałać. I za to jestem bardzo Ale jeszcze wdzięczny. Jedno, panie redaktorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, proszę. Ale bo my tylko mówimy o w dużej mierze o dzieciach i o młodych mamach, ale po drugiej stronie mamy to, co tutaj pan profesor powiedział, osoby starsze, których będzie z roku na rok coraz więcej. A więc tutaj też trzeba zadbać chociażby o profilaktykę zdrowotną, o to, żeby mogli tą pogodnie przeżyć swoje senioralny, że tak powiem, wiek, zapewnić dostęp do lekarzy, zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej. To też jest bardzo istotna kwestia. Właśnie w przypadku demografii, kiedy najprawdopodobniej, mimo tego, że mamy ten wiek emerytalny obniżony dla kobiet i mężczyzn, to i tak będą kobiety i mężczyźni pracowali coraz więcej. Ja mówię to przede wszystkim do tych osób, które zaczęły pracę po 2000 roku, ponieważ tam tyle, ile odłożę na koncie, to później jest to dzielone przez liczbę lat średnią przeżywalność i dostaję taką, a nie inną emeryturę. Więc na pewno też trzeba dbać o te centra aktywności senioralnej, bo to też o tym to mówimy, o tej integracji, ale również i o braku dezaktywizacji osób
sposób i na końcu powiem jeszcze o tym intermentoring. To jest bardzo, ja już o tym od kilku lat mówię, bo ten intermentoring jest dość istotny, czyli osoby w wieku senioralnym mogą dzielić się doświadczeniem z osobami młodymi, ale osoby młode mogą się doświadczeniem dzielić z osobami starszymi właśnie w zakresie nowych technologii, w zakresie digitalizacji. To jest kolejny jak gdyby ten wątek, więc ten intermentoring też jest pewnym swoistym elementem no, w dłuższej perspektywie polityki socjalnej. Panie profesorze, zgadzam się w pełni, zarządzanie międzypokoleniowe, tak jest, to jest podstawa. A tutaj w polityce senioralnej faktycznie, bo zapomnieliśmy o tym, a to jest część polityk publicznych, polityki społecznej, opieka wytchnieniowa. Ona jest, ale ta opieka wytchnieniowa na dzień dzisiejszy jest, powiedziałbym, no, w stanie początkowym, tak? Bo przecież jest wiele rodzin, które zajmują się osobami starszymi, pielęgnacją tych osób starszych z uwagi na to, że no, albo te osoby starsze no, nie mogą być w domach spokojnej starości z uwagi na brak miejsc, bądź też z przyczyn jakichś innych kulturowych przekonań, że rodzice muszą zostać na przykład z dziećmi i że dzieci biorą odpowiedzialność za rodziców. No ale z tym się też wiąże ta opieka nad starszymi, jest pewnym ograniczeniem mobilności w zakresie wykonywania obowiązków, w zakresie wykonywania pracy. Więc tutaj też aż się prosi o to, żeby tą opiekę wytchnieniową właśnie jako część tej polityki społecznej też rozwinąć. Panowie, wprawdzie chciałem jeszcze zaproponować przynajmniej dwa potencjalne wyzwania na bliższą i dalszą przyszłość, która być może będzie przedmiotem kształtowania nowych polityk społecznych. Już nie zdążymy, ale jedno wyzwanie chciałbym, żebyśmy poruszyli. Na koniec może to troszkę będzie lżejsza część tej dyskusji, może nie. Często, kiedy się mówi, no a co nas czeka, jakie odpowiedzi trzeba będzie znajdować przy tych różnych zmianach społecznych, technologicznych, pada sformułowanie, dużo się o tym teraz mówi, pisze, sztuczna inteligencja. To jest zjawisko, któremu nie wiem, czy już dzisiaj trzeba próbować sprostać poprzez politykę społeczną, ale pewnie w jakiejś niedługiej przyszłości. Tak, jak sądzicie panowie? To znaczy, że ja skoro zabuntowałem się przeciwko smartfonom, to teraz wszyscy na mnie patrzą. Otóż, panie redaktorze, no, sztuczna inteligencja, powiedzmy może, z czym się, że tak powiem, będziemy spotykać. No niestety sztuczna inteligencja wyprze pewne zawody. Niektóre zawody, których dzisiaj się na naszych uczelniach studenci próbują wyuczyć, znikną zanim się ich wyuczą, bo niestety to jest efekt sztucznej inteligencji, czyli czegoś, co będzie zastępowało naszą profesjonalizację, nasze umiejętności, które zdobywamy w toku wieloletnich niekiedy studiów i nabywania doświadczenia potem zawodowego, sztuczna inteligencja poradzi sobie i jeszcze się zreplikuje na wiele set tysięcy egzemplarzy. Bo o to w tym chodzi. I no, ja bym dostrzegał, wie pan, panie redaktorze, szanowni koledzy, profesorowie, to nie tylko chodzi moim zdaniem o to, że pewne zawody, pewne osoby w związku z tym będą mogły stracić pracę, ale chodzi też o to, że sztuczna inteligencja to nie jest inteligencja konkretnej osoby. To nie jest inteligencja emocjonalna. W związku z tym no, pojawi się taki problem, choćby co zrobi autonomiczny samochód w sytuacji, bo taki przykład podawała nie tak dawno znawczyni tej problematyki profesor Monika Przybysz. Co zrobi autonomiczny samochód w momencie, kiedy będzie wiózł na swoim pokładzie ciężarną kobietę, w momencie, kiedy inna ciężarna kobieta wyjdzie na drogę,
i będzie alternatywa. Albo trzeba wjechać w drzewo, co skończy się śmiercią kobiety ciężarnej na pokładzie autonomicznego samochodu, albo trzeba uderzyć w przebiegającą ni stąd, ni zowąd przez jezdnię inną ciężarną kobietę. Odpowiedź jest dosyć pesymistyczna. Autonomiczny samochód wybierze rozwiązanie tańsze dla operatora, czyli wjedzie czy unicestwi kobietę, za którą będzie przysługiwało mniejsze odszkodowanie. Więc ja bym nie chciał żyć w takich czasach, kiedy tego typu stwory inteligentne... Ale tego typu dylematy to jest w ogóle, ja myślę, że może od razu się umówmy, ja myślę, że to jest w ogóle super temat na kolejną, odrębną debatę. Natomiast ja poruszyłem kwestię sztucznej inteligencji troszkę pod innym kątem. Chodzi mi o to właśnie wątek, o którym pan wspomniał, czyli, że ta sztuczna inteligencja szybciej bądź mniej szybko, pewnie szybciej, będzie wypierać ludzi z rynku pracy. Ja się spotkałem w latach 80., może 90., z taką koncepcją, przyznaję, nie pamiętam, czyja to była koncepcja, taką wydawałoby się super futurystyczną, z której by wynikało, że nadejdzie taki czas, gdzie że po to, żeby kręcił się w ogóle świat, to będzie potrzeba 20% góra populacji. A 80% no będzie pytanie, czym mają się zajmować, z czego żyć, no trzeba będzie to zagospodarować. Oczywiście to nadal jest pewnie futurologia, ale w tym kierunku no, trzeba założyć, że zmierzamy. No to jest dopiero wyzwanie dla polityki społecznej. Panie redaktorze, dokładnie o to chciałem o tym właśnie powiedzieć, że wyparcie niektórych osób z zawodów spowoduje, że część osób stanie przed takim dylematem, co dalej z życiem. To znaczy, czy ja w ogóle jestem potrzebny. I tu jest potężny problem w przyszłości dla tych wszystkich, którzy się politykami publicznymi zajmują. Czy to rozwój rynku usług, czy też wprowadzenie pewnych przepisów, które będą powodowały, że na przykład niektóre segmenty rynku usług będą wyłączone ze sztucznej inteligencji, żeby dać ludziom pracę. No bo trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w której ktoś będzie dostawał 1000 euro czy 1500 euro na przykład miesięcznie tylko dlatego, że żyje, tak? Bo to może rodzić pewne konflikty później. No to się do tego sprowadza to moje pytanie. No więc właśnie, ja to w ten sposób odczytuję. Dla mnie rozwój sztucznej inteligencji nie paradoksalnie, ale będzie powodował jeszcze większą konieczność ingerencji państwa w zabezpieczenie bezpieczeństwa społecznego. Dlatego, że to jest naprawdę, wydaje się, że tutaj w Europie i przede wszystkim w Ameryce Północnej mniej patrzę na Indie i Chiny, mówię globalnie, bo oczywiście w tych największych skupiskach, tak, tam jest bardzo duży rozwój tej sztucznej inteligencji, ale ta sztuczna inteligencja spowoduje bardzo duże rozwarstwienie. My się staniemy zakładnikiem własnego wynalazku. Już się tak naprawdę to dzieje, bo bodajże Amerykanie stworzyli już broń właśnie w oparciu o sztuczną inteligencję, a ona nie będzie rozróżniała ludzi po przeciwnych stronach. No, człowiek to będzie człowiek, jeśli tak się zaprogramuje. I to samo, jeśli będzie ta zastępowalność, bo dzisiaj również tutaj w naszych regionalnych firmach dużo się mówi, digitalizujemy procesy, bo nie ma ludzi. Dzisiaj chociażby nie trzeba być wielkim analitykiem, wystarczy wpisać liczby. Mówię, upraszczam to już całkowicie i wyjdzie wynik i ja już ten wynik mam. No ale to nie jest tak łatwo i wydaje się, bo to trzeba zrozumieć, dlaczego wyszedł taki, a nie inny wynik, bo dany wynik wcale nie świadczy być może o danej rzeczywistości taka, jaka jest. To trzeba wytłumaczyć. I obawiam się, że ten rozwój sztucznej inteligencji, który naprawdę nawet w przeciągu tygodni i dni idzie w takim tempie, że być może już, ja miałem ostatnio taką, przepraszam na dygresję, sytuację, że miałem dwa artykuły i poproszono mnie wskazać, który jest napisany przez ChatGPT i okazuje się, że dwa te artykuły były napisane przez ChatGPT, bardzo dobre. Więc generalnie wydaje się, tak jak tutaj siedzimy, kto wie, co będzie z tłumaczami. Ja dzisiaj już wiem, że niektórzy tłumacze mówią, że już dla nich rynek się za chwilę skończy, za 10 lat, no bo to będzie, nie będą potrzebni i tak dalej, i tak dalej. Konkluzja jest taka, że no, wprawdzie mówimy o procesach, które w tej radykalnej formie no, nie czekają nas za dekadę czy za dwie, ale te procesy się już toczą. Być może właśnie teraz już trzeba stawiać pierwsze pytania w zakresie
polityk społecznych. Panowie, kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę naszym znakomitym gościom. Przypomnę, byli z nami pan doktor habilitowany Zbysław Dobrowolski, prakseolog, ekonomista specjalizujący się w naukach o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pan doktor habilitowany Jarosław Korpysa, ekonomista, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Kłaniam się, pięknie dziękuję za spotkanie. Pięknie dziękuję. I pan doktor habilitowany Maciej Dżonek, politolog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Kłaniam się, dziękuję pięknie za spotkanie. Dziękuję, kłaniam się. Na koniec dodam, że dzisiejszą debatę zorganizowały Polskie Radio Szczecin i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie we współpracy z Archiwum Państwowym w Szczecinie, Instytutem Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim i Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską. Panowie, jeszcze raz pięknie dziękuję. Przypomnę, pan profesor Zbysław Dobrowolski, pan profesor Jarosław Korpysa, pan profesor Maciej Dżonek. A ja państwu powiem tak, to już na dzisiaj wszystko. Kłaniam się. Piotr Kobalczyk. Do usłyszenia.